specjalną, czyli rozpoczęcie i otwarcie mistrzostw polskich wyciskań leżąc, puchary polskich klasycznych wyciskań leżąc i drugiego memoriału poświęconego pamięci naszego znakomitego mieszkańca Knurowa, sportowca, trenera, a także działacza tutaj na myśli Eugeniusza Anetika. To już drugi memoriał poświęcony jego pamięci, a ta wybitna impreza odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta miasta Knurów, pana Adama Ramsa. Pozwólcie, że w dwóch zdaniach wrócę do ubiegłorocznej imprezy, ubiegłorocznego memoriału. Był to efekt współpracy wielu ludzi, natomiast motorem napędowym tej imprezy była Katka i Wiola, czyli Katarzyna Dzieciok i Wioleta Pietrykowska, które zorganizowały najlepszą imprezę sportową, jak się później okazało, najlepszą imprezę sportową roku w naszym mieście Żywela. Szanowni Państwo, to były zasłużone prawa dla tych dwóch pani, natomiast wszyscy musimy pamiętać o tym, że nie byłoby nas tutaj, gdyby nie wspomniany już wcześniej Eugeniusz Mykiew. Jego praca przynosiła niesamowite korzyści również dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta, także naszego regiona, można powiedzieć, również dla sportów w całym naszym kraju. Niech oklaski będą podziękowaniem za jego pracę i potwierdzeniem tego, że to, co on rozpoczął, inni kontynuują, zachowując bardzo wysoki poziom zarówno sportowy, jak i organizacyjny.
Dziękujemy serdecznie. Ja się na szpadrach, także na Żoletki, Orkiestra Dęta. To był ich kolejny występ, ale nie ostatni, także jeszcze raz będziemy mogli ich wysłuchać i zobaczyć. Szanowni Państwo, teraz na najbliższy minut poświęcimy tym, bez których tej imprezy nie było, a więc sponsorom i partnerom. Przedstawicieli firm czy też instytucji o podejście tutaj do nas. Moi drodzy, sponsorem głównym wydarzenia jest Mendes Sławomir Śledź. Podziękowania otrzymało również miasto Knurów, Miejskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Knurów, a także Anota Wota, dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7.
trener, teraz z mojej strony w imieniu organizatorów Roczenia Podziękowania za pomoc i skupienie za rok. Moi drodzy, tak z przedłużeniem mogę powiedzieć, że skoro dostali wyróżnienia nagrody podziękowania, to będziemy prosić o kolejny występ, a więc przed nami po raz kolejny może lepiej. Następnie orkiestra i nasza siła.
była to pani i wcześniej oczywiście Mazurecka z grupy Skarbet. Moi drodzy, nie wybrała końca część akcji, ale nie można nam się dokończyć bez oficjalnego otwarcia. A więc u 6 otwarcia Mistrzostw Polski w wyciskaniu leżąc, Pucharu Polski w klasycznym wyciskaniu leżąc i drugiego memoriału poświęconego pamięci Eugeniusza Krycha dokonają zastępca prezydenta miasta Knurów Piotr Surówka i wiceprezes Polskiego Związku Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego Grzegorz Nocek. Panowie, mikrofon. My może jak tu w sporcie podzielimy się, myślę, że pan prezes dokona takiego oficjalnego jako branżowego otwarcia. A ja tak troszkę luźniej, postaram się króciutko. Tak się też tutaj przypomniało mi się takie powiedzenie, gdzie diabeł nie może, tam mogę poszedł. I troszkę tak parafrazując, mając tylko i wyłącznie dobre rzeczy na myśli, myślę o naszym fantastycznym trenerze, instruktorze, wychowawcy młodzieży, przyjacielu, fantastycznym mieszkańcu Biegu, Michniku, który już z wiadomych przyczyn dzisiaj nie może i posłał do naszego miasta te fajne rytmy dziążki, które podjęły się tego zadania i nie minęło pół roku, a mamy kolejną fantastyczną imprezę, znowu chyba będzie nominacja do imprezy roku, bo pół roku, a wróciłyście tu z wielkim przytupem. Dzisiaj Mistrzostwa Polski, Puchar Polski, jakże ważny dla nas drugi memoriał pamięci imienia Eugeniusza Krycha. Za to serdecznie wam wszystkim dziękuję, wszystkim, którzy nam pomagali, wiem, że to pomagało pracy, a także wszystkim dobrym ludziom, którzy się przyczynili, czy to przez pomoc, czy to przez sponsoring do tego wydarzenia. Dziewczyny zawsze coś ciekawego wymyślają, a myślę, że dla wszystkich gości, którzy chcieli przyjąć zaproszenie na dzisiejsze zawody, to taka nowość, bo możecie poznać to, co na Śląsku najfajniejsze. To znaczy pracowitość, to znaczy gościnność, to orkiestra, to mażoretki, a to też uwaga, którą tutaj pani Katarzyna i Wiola chcą was uczyć, bo tutaj większość rzeczy jest opisana w naszym języku, takim tutaj śląskim. I to jest bardzo fajne. Życzę wam fantastycznych zawodów, miłych wspomnień, tylko i wyłącznie wielkich zdrowia i udanych wyników sportu. Wszystkiego dobrego. Witam państwa bardzo serdecznie na naszych zawodach. Mamy nadzieję, że będziecie z tym zadowoleni i że patrzycie do nas. Myślę, już w najbliższym roku. A ja mam dla was taką niespodziankę, ponieważ firma, która tam wystawiła się ze sprzętu, postanowiła przekazać jako nagrodę ten mały stojak, który stoi po lewej stronie, jako nagrodę dla najlepszej drużyny mistrzostw i Pucharu Polski. I drugiego memoriału. Mistrzostwa Polski w wyciskaniu leżąc, a więc dwie najważniejsze imprezy.
zwycięzcy tych zawodów pojadą już na Mistrzostwa Europy i na Mistrzostwa Świata. Proszę Państwa, chciałem przywitać przede wszystkim rodzinę Giemka Rachownika, bardzo mi miło, mojego kolegi z Pomorzu. Chciałem przywitać tutaj władze Mianów. Witam członków Zarządu Polskiego Związku, witam wszystkich trenerów, sędziów, witam obsługę Pomorzu, której tutaj bardzo dużo zależy, bezpieczeństwo naszych zawodów. I witam głównych aktorów naszego dzisiejszego i jutrzejszego spektaklu, czyli zawodników. I oczywiście zgromadzoną publiczność. Proszę Państwa, życzę sędziom samych sprawiedliwych werdyktów. Życzę zawodnikom samych zaliczonych podejść, trenerom zadowolenia z ich zawodników, obsłudze pomocą samych bezpiecznych podejść, a zgromadzonej publiczności życzę dużo emocji i wesołych zabawy. Proszę Państwa, z racji tego, że te zawody to jest Puchar Polski, a w dniu jutrzejszym mamy Mistrzostwa Polski, proszę teraz wszystkich Państwa o powstanie. Proszę wszystkich o powstanie. Do chyba. A my, tak jak już moi przewodnicy powiedzieli, życzymy wielu bardzo dobrych.